mamy na obiedzie? Jest pan głodny? Nie. Zauważam, że prawie nic pan nie je. Proszę, niech pan siada. A zatem dlaczego? Ma pan jakieś zmartwienie? Nie. Więc dlaczego? W pańskim wieku? Brzydzę się. Jedzenia? Jedzenia i w ogóle. I w ogóle czego? Siebie. Co to pan opowiada? Jest pan młody, zdrowy, silny. Nie dziwiłabym się, gdyby pan był kaliką. Gdyby pan miał garb albo coś takiego, ale tak? To wszystko jedno. Wybaczy pan, ale jest pewna różnica. Na zewnątrz. Ale tu? Gdzie? W środku. Nie widzę. Tego i tak nie widać. Wybaczy pan, ale nadal niczego nie dostrzegam. Jest pan szczerze zapięty. Mówiłem, że tego nie widać nawet, gdybym się rozebrał. Gdyby się pan rozebrał, to jest ciekawe. A zatem, gdzie można to zobaczyć? W prosektorium. Dziwne rzeczy pan opowiada? Panu jest zimno? Nie, dlaczego? Chodzi pan stale w rękawiczkach. Ma pan egzem? Nie, ale to nie ma znaczenia. Przeciwnie, egzema jest chorobą, a pan jest zdrowy, jak mnie pan zapewniał. Z nadrzędnego punktu widzenia nie. Komórki nowotworów tak samo są komórkami, jak tak zwane komórki zdrowe. To wszystko jedno, to nie ma znaczenia. Tym bardziej dziwi mnie to, dlaczego pan stale chodzi w rękawiczkach, nawet jeżeli ma pan egzemę. Już powiedziałem. Nie pamiętam. Brzydzę się. Swoich własnych rąk? Przede wszystkim swoich własnych. Dlaczego przede wszystkim? Bo są moje. Ja się nie mogę od nich uwolnić. One za mną chodzą. Proszę pokazać. Ale po co? No, nie umie pan wyciągnąć ręki? Czasami nie. Chce się na własne oczy przekonać, czy pan mnie nie kłamie. No niech pan zdejmie rękawiczkę. I co pani widzi? Rzeczywiście. Nic. Zupełnie nic. Skóra zupełnie czysta. No, może paznokcie nie bardzo. No skóra, ale pod skórą. Co pod skórą? Brud, ścięgno, mięso, limfa, krew. Wszystko to samo. To samo co? To samo co na talerzu. Ma pan na myśli jedzenie? Tak. Płuca, płucka, wątroba, wątróbka. Wszystko ślizgłe, obleśne. Ma pan ładne ręce. Oszukujemy się. Myślimy, że jesteśmy czyści, geometryczni, doskonali jak idea. Ale nie, proszę pani. Jesteśmy masą i plazmą. Cuchnącą, pulsującą. Czasami gniemy, ale też na jedno wychodzi. Bo nie ma żadnej różnicy między gniciem a życiem. Rozmnażać się i ginąć. Brud, ścięgna, krew, limfa. Co też pan opowiada? Mówi pan my. Kogo ma pan na myśli? My wszyscy. Ja także? Cóż więc jest czyste według pana? Muzyka. Pan gra na jakimś instrumencie? Niestety nie, ale bardzo chciałbym. Niestety brak słuchu. Nie chce pan posłuchać? A kto to gra? Mój mąż. Niech pan zostanie. Thank you.
A, to pan. Pan dzwonił. Tak, ale nie na pana. Pani też mnie nie potrzebuje? Myśleliśmy, że Oneczku, przeproś. Przecież mówię, że dzwonił na służbę. Co widzę, był pan na polowaniu. Na jakim słowo polowaniu? Byliśmy na wycieczce, prawda? Tak, zwiedzaliśmy ruiny i nad jeziorem. A to? Wypadł. Przejeżdżaliśmy przez wieś i... A, przyjechał pan koguta. Ja przejechałem? Razem przejechaliśmy. Pani również? Ja wcale nie chciałam. Bo ty prowadziłeś. Ja, teraz wszystko na mnie. Nie mogę. A zresztą nikt go nie przejechał. Sam pan pod koło. Nie mogę w to uwierzyć. Lady Macbeth? Co się tam dzieje? Państwo Macbeth wrócili z przejażdżki. Gdzie ty byłaś? Nad jeziorem. I zwiedzaliśmy ruiny i ten kogut. Zaraz tam przyjdę. Na pewno nie żyje? Niech pan sam sprawdza. Biedny kogut. Może żyje? Biedny Don Juanie, a takim zuchem byłeś i oto zasłużona kara, śmierć pod kołami małżeńskiego bicykla. Pan lubi dzwonić.